Będziecie ją diagnozować, jej ciało fizyczne, ale i ciała duchowe, mentalne i jakie tam jeszcze inne są, bo nie mamy pojęcia, ile tych ciał jest, więc wszystko zbadacie z całego istnienia, z powiązaniami, połączeniami. Daję wam okulary prawdy, przed którymi nic, a nic się nie może ukryć. Dostrajam do tych wszystkich programów i problemów, jakie u Renaty są. Będziecie pracować w tle, a przy okazji będziecie się przyglądać temu, co my robimy. A ja będę teraz synchronizował Renatę. Renato, leżysz wygodnie? Tak. Dobrze. Masz zamknięte oczy czy otwarte? Zamknięte. Dobrze. Teraz otwórz oczy. Zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Teraz przy zamkniętych oczach ja przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty, bardzo, bardzo delikatnie nimi poruszaj, powiedz mi, czy one tam są. Są. Dobrze, teraz znowu biorę z pięt całą twoją świadomość, znowu na oczy fizyczne przenoszę, otwórz swoje oczy fizyczne i powiedz, jak otworzyłaś, co zobaczyłaś na wprost. Sufit. Dobrze, masz tam lampę na suficie? Nie. Nie masz, a masz tam coś takiego na suficie, jakąś plamę albo pęknięcie, albo jakieś tak. Skazę, coś takiego... Łatwego, na co możesz popatrzeć. Jest. Załamanie, bo idzie skos. Bardzo dobrze. To teraz przyjrzyj się temu bardzo dokładnie. Tak jakbyś chciała zapamiętać ze wszystkimi szczegółami, ze wszystkim. I teraz masz szeroko otwarte oczy, robisz zdjęcie temu elementowi. Zamykasz oczy i teraz patrzysz na to zdjęcie tak, jak patrzyłeś normalnie na ten skos. I wygląda tak samo, czy inaczej? Jest ciemniej. Dobrze, otwórz oczy teraz, jeszcze raz. I teraz zrób tak precyzyjne zdjęcie, żeby idealnie, tak jak widzisz teraz, żebyś później wyobraźni tak samo z tego zdjęcia widziała, dlatego że ja zapytam cię o pewien element tego czegoś, a ponieważ nie wiesz, o co zapytam, więc musisz bardzo dobrze przyjrzeć i takie precyzyjne zdjęcie zrobić. I wtedy jak ja się zapytam, to ty mi powiesz, będzie ci łatwo to odnaleźć. Dobrze, więc teraz patrzysz, szeroko otwarte oczy, robisz bardzo precyzyjne zdjęcie temu elementowi, zamykasz oczy i trzymaj to zdjęcie przed oczami tego elementu, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknęło. A ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy, od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz na klatkę piersiową, a teraz na twoje serduszko. Powiedz mi, Renato, jak pracuje twoje serduszko? Chodzi mi o takie subtelne rzeczy. Wolno, szybko, równo, nierówno, czy jakaś emocja jest? Takie o rzeczy. Teraz? Tak. Równo. Równo, dobrze. A jest jakaś emocja w nim może, czy nie? Ciekawość. Ciekawość jest. O, super. Dobrze. A jak tak się przyglądasz, wczuwasz w niego, to widzisz go jako żywy mięsień, taki pracujący, czy jakoś inaczej? Anatomiczny taki mięsień. Dobrze, w takim razie dobrze. Ale taki w kształcie serca. Dobrze, weź teraz wyobraźni, teraz w dwie dłonie, to swoje serduszko, przytul go do siebie, pocałuj go i powiedz, kocham cię moje serduszko, na głos.
Kocham cię, moje serduszko. Co on odpowiedział? Jaka taka była pierwsza myśl, odczucie? Zadowolenie. Zadowolenie. Dobrze. Słuchaj, teraz połóż to serduszko z powrotem na swoje miejsce. Kładziesz go i z taką miłością, cierpliwością, wyrozumiałością, ale i wdzięcznością za to, że dla ciebie pracuje. Przyglądaj się tak na niego, patrz na niego z takim zaufaniem i miłością. A ja policzę do 5. Ono z każdą cyferką będzie zwalniało. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Na 5 zaśnie bardzo głębokim snem hipnotycznym. 1, 2, 3, 4, 5. Wchodzi w jeszcze głębszy sen, jeszcze głębszy, jeszcze głębszy. A ty czujesz taki błogostan, taką cudowną lekkość. Teraz ten stan błogostanu rozchodzi się na całe twoje ciało i całe twoje ciało jest takie lekkie, spokojne, zrównoważone. Teraz jest jeszcze lżejsze i jeszcze lżejsze. Teraz jest takie lekkie jak powietrze. A teraz jest lżejsze od powietrza i tak kołysząc się jak w kołysce unosisz się coraz wyżej. I kołysze się w lewo, w prawo i wyżej. W lewo, w prawo i wyżej, i wyżej. I już jesteś pod sufitem. Teraz weź palcami dotknij sufitu, wyobraźni, powiedz mi, czy ten sufit jest miękki, twardy, czy jakiś inny. Miękki. Dobrze, teraz przechodzisz przez ten sufit i wyskakujesz na dach domu, w którym się znajdujesz. Jesteś dokładnie 10 metrów nad dachem domu, w którym się znajdujesz. I powiedz mi, czy ten dach jest płaski, szczelisty, czy jakiś inny. Dach jest skośny. Skośny. I z wypustkami, lokornami. Dobrze. Rozpoznajesz ten dach, tak? Mhm. Dobrze. Teraz unoszę cię jeszcze wyżej, a teraz taka ogromna siła cię porywa i pędziesz w stronę chmur i jesteś pod chmurami. Czubkiem głowy dotykasz chmur, chmury są mięciutkie, delikatne, przyjemne, ale nie chcą cię przepuścić. I ty tak wisisz jak taki sopelek. Patrzysz na swój dom, patrzysz na całą okolicę. Rozpoznajesz swoją okolicę całą? Mhm. Dobrze. Teraz patrzysz na wieżę Eiffel w Paryżu, teraz na Statuę Wolności w Stanach Zjednoczonych, teraz na Chiński Mur, a teraz na Operę w Sydney. Powiedz mi, jak tak patrzysz sobie spod tych chmur na te obiekty, to one wszystkie takie normalne są, czy jakieś inne? Normalne. Normalne. Widziałaś już kiedyś tak te obiekty z takiej perspektywy, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. I mówisz, że normalne to jest? Jakieś dziwne podejście masz. Robisz coś pierwszy raz, a mówisz, że to jest normalne. Normalne to jest wtedy, jak robimy to automatycznie. Jak myślisz, o co tu chodzi? Dlaczego to wszystko jest takie proste? Zwróć uwagę, że teraz możesz ten dom przybliżyć, tak jakbyś miała go przed oczami. I możesz go oddalić z powrotem na swoje miejsce, a jesteś cały czas pod chmurami. Możesz spojrzeć właśnie Statua Wolności z drugiej strony ziemi, a ty ją widzisz tak, jakby była przed tobą. Odsuwasz ją, przybliżasz. Chiński Mur, czy wieża Eiffla? A wieża Eiffla, widzisz ją w dzień i Paryż w dzień, czy nocą? Nocą. Nocą. Jak wygląda Paryż nocą? Mnóstwo świateł. Też to widzę, tylko że ja nigdy nie widziałem tego na żywo, tylko właśnie w tak zwanej wyobraźni, iluzji, nie wiem jak to nazwać, ale podoba mi się to. Czy ty widziałeś Paryż nocą? Nie. Myślisz, że tak wyglądać może? Może. To może i warto by było kiedyś pojechać do Paryża i zobaczyć. Co ty na to? Świetny pomysł. Bardzo dobry pomysł, powiem ci. Ale teraz przenoszę cię na wieżę Eiffla i jesteś na wieży Eiffla w restauracji. Ja tu załatwiłem dla ciebie już wszystko. Zaraz podejdzie kelner do ciebie
i powiesz mu, co chcesz. On ci przyniesie to wszystko, co zechcesz. Tu jest wszystko załatwione, także możesz wydziwiać cuda, jakie chcesz. Chodzi o to, żebyś mogła spróbować wszystkiego, pokosztować, obojętnie, czy to jest jedzenie, czy picie, czy desery. Nie ma znaczenia. No i podchodzi do ciebie i powiedz, co chcesz, na co masz ochotę. Możesz zamawiać po francusku. Znasz język francuski. Herbatę mrożoną poproszę. Jak spróbujesz, to powiedz, czy tak smakuje, czy jest wszystko okej, taką, jaką lubisz. Tak. I wszystko ci pasuje. I smak, i zapach. Dokładnie jest taka, jaką lubisz? No tak myślę, że tak. Ja bym chciał, żebyś sprawdziła, spróbowała i poczuła ten smak i ten zapach, a nie żebyś mówiła, że myślisz. Myślałaś do tej pory już, nic nie wymyśliłaś dobrego, tylko jeszcze narobiłaś sobie bałaganu, więc przestań myśleć, zacznij korzystać ze zmysłów. Smaku. Zapachu, dotyku. A przede wszystkim przez kubki smakowe. Jak to teraz jest? Trudno powiedzieć. Dlaczego? Bo tak ją czuję tylko delikatnie. Czyli nie jak normalnie, tylko delikatnie, tak? Dobrze, ja wyostrzam twoje wszystkie zmysły. I odbierasz teraz tą herbatę mrożoną wszystkimi zmysłami. Powiedz, jak teraz odbierasz? Odczuwasz? Powiedz, co się zmieniło? Ja wyłaszczam twoje wszystkie zmysły 10-krotnie, 100-krotnie, 1 000 000-krotnie. I łyknij jeszcze raz i zobacz, co się teraz zmieniło. Jak teraz odczuwasz? No tak słabo. Słabo. Dobrze, to zostawimy tą herbatę. Zabieram cię teraz. Wychodzisz przez ścianę i lecisz w powietrzu i wracasz pod chmurkę i znowu wisisz pod tą chmurką tak jak wcześniej. I widzisz cały Paryż nocą w światłach. Widzisz teraz całe Stany Zjednoczone też w światłach. A teraz patrzysz na Polskę w światłach. Jak Polska wygląda? No taka mniejsza. W porównaniu. Dobrze. W takim razie teraz przechodzisz przez chmury i jesteś nad chmurami. Stoisz na chmurach. Bosymi stopami, nad tobą jest niebo, słoneczko, jest samo południe, środek lata, jest po prostu przepięknie. Rozejrzyj się dookoła, powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Bezkres. Dobrze. Pobiegaj sobie po tych chmurkach, poskacz, pokaturlaj się, daj nura w te chmury. Powiedz, czy one są równe, nierówne, miękkie, twarde. I jak się bawisz? Fajnie, lekko. Biegałaś już kiedyś po chmurach? Nie. Nie uważasz, że to jest dziwne, że biegasz po chmurach? Sprawdź, czy ty naprawdę biegasz po tych chmurach? Czy one kurzą się za tobą? Czy one się uginają? Nie, uginają się. Uginają się.
Dobrze. Teraz podskakujesz do góry i lecisz jak ptaszek. W lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety. Nie ruszasz ani rękami, ani nogami, a latasz. Latasz jak sama chcesz. Jak chcesz w lewo, to w lewo, jak w prawo, to w prawo, wyżej, niżej. I powiedz, fajna zabawa? Mhm. Naprawdę latasz? No tak, takie ruchy jakby, no są. Czyli latasz, czy nie? Ty jesteś wierząca? Albo byłaś? Byłam. Pamiętasz, tam taki cytat jest, jak była burza na morzu, na jednej łodzi był ponoć Jezus, a na drugiej był któryś z apostołów. Tam ta łódź zaczęła tonąć. Jezus mówi do niego, chodź po wodzie do mnie. I on zaczął iść i za chwilę zaczął tonąć, zanurzać. On mówi, człowieku małej wiary, czyli jak uwierzysz, że możesz chodzić po wodzie, możesz chodzić. I to jest prawda. Tak samo tu. Rozumiesz? Mhm. Zauważyłem, że jesteś trochę małej wiary. Oczywiście w siebie. Jakbyś się troszkę poddała, albo nie była pewna siebie, albo zagubiona troszkę, nie wiesz, co masz z tym zrobić, troszkę bezsilna. I to oddziaływuje, to od razu pokazuje właśnie przy tych zajęciach, gdzie zamiast bawić się na full, żebyśmy mogli coś zrobić, musisz się dobrze bawić. Jeżeli nie umiesz się bawić, to nic nie zrobimy. Dzieci, które się bawią, bardzo dobrze się uczą. I bardzo są inteligentne później. Dzieci, które są grzeczne, poukładane, to przeważnie to są kujony. Takie, że jak nie wykuje, to się niczego nie nauczy. Ale tak naprawdę to są sztywniaki później. Rozumiesz? Żeby być kreatywnym, musisz się umieć dobrze bawić. I chciałbym, żebyś zaczęła się wreszcie bawić. Skup uwagę na to, że teraz się bawisz, bo to jest ważne, co teraz robisz. Nic innego. Dobra? Mhm. Więc teraz zacznij wymyślać, jak lecisz. Wymyślaj takie jakieś ewolucje, które tylko ty wymyślasz i patrz, czy tak się dzieje. Według twojej woli. Coś ekstremalnego wymyślaj. Takie, żebyś miała pewność, że to była twoja kreacja i tak się wydarzyło. Jest tak? Tak. Więc teraz zacznij mocniej się bawić. Mocniej. Uwierz w siebie, bo możesz wszystko. I od ciebie tylko wszystko zależy. Zacznij wydziwiać tu, robić różne rzeczy. Im bardziej się poczujesz mocna, tym będziesz bardziej gotowa do tego, żeby coś innego zrobić. Dlatego mówię, ta zabawa jest bardzo ważna. Jak wróci w ciebie twoja wiara, staniesz się od razu silna. Musisz tylko uwierzyć w to, że od ciebie wszystko zależy, bo taka jest prawda. Tylko od ciebie wszystko zależy. Gdzieś zapomniałaś o sobie, więc twój świat troszeczkę się zawalił. Ale on tylko tak w iluzji się zawalił. On naprawdę się nie zawalił. I teraz, żebyś to zrozumiała i mogła to wszystko skasować, co jest zbędne, niepotrzebne, to musisz poczuć to, że to ty jesteś kreatorem, że to ty co pomyślisz, to się dzieje. I dlatego to robimy w formie zabawy. Latania, biegania, rozumiesz? Rzeczy niemożliwych. Normalnie niby, a jednak się dzieją. Więc tutaj nie rozpatrujemy, czy coś jest możliwe, czy nie. Tylko najważniejsze, żebyś to robiła. Żebyś robiła to, co ja mówię i czerpała z tego przyjemność, zdziwienie. Nieważne. Ale żebyś się dobrze bawiła. Żebyś się bawiła, że czegoś, co nie robiłaś, teraz to robisz i możesz to robić. I to jest ważne, rozumiesz? Tak. No to dawaj. Powiedz, co wymyślasz i czy tak się dzieje. Robię takie skręty ciałem, jak ptak, takie na 90 stopni i tak pikuję. No i takie to jest fajne. I w drugą stronę. Dobrze, chodzi mi o to, żebyś poczuła, że to wszystko robisz i jakby, żebyś stała się tym, co robisz. Rozumiesz? Mm-hmm, to tak. Żebyś przejęła jakby tą kreację i stała się tą kreacją, bo to jest bardzo ważne.
żebyś zobaczyła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz pędzić z prędkością światła i skręcić w lewo, w prawo, wyżej, niżej i z powrotem powoli lecieć. I nic się nie dzieje. I jak się bawisz? No, skręcam, fajne. Chodzi o to, żebyś poczuła tą moc swojej kreacji, że to od ciebie wszystko zależy, że to ty decydujesz o każdym ruchu swoim, o każdym spojrzeniu, o każdym geście. Ty decydujesz. Zwróć uwagę, że to musisz ty wypuścić jakąś myśl, jakąś intencję, żeby się coś zadziało, bo inaczej nic się nie dzieje. Jest tak? Mhm. To powiedz, jakie intencje i kreacje wypuściłeś, że zachorowałaś? Co ci przyszło na myśl? Jaka się pojawiła pierwsza myśl, jak zadałem pytanie? Przyszła mi do głowy taka scena. Tak, opowiedz. To była taka scena, jak się kłóciłam ze swoim synem. Tak. I on powiedział, że coś tam umrze przeze mnie, czy coś takiego, a ja powiedziałam, że zachoruję na raka. Rozumiesz, rozumiesz teraz? To twoje latanie, bieganie po chmurkach, to jest tylko schemat do wszystkiego. I według tego schematu, widzisz, chcesz to odwołać? Tak. Ja przenoszę cię do tego momentu, w którym stoisz przed synem i on chce to powiedzieć, co chce powiedzieć, a ty powiedz mu, nie mów nic, bo sobie zaszkodzisz. Bo wszystko, co powiedziane, staje się. I on się nie odzywa. Skoro on się nie odzywa, ty nie wypowiadasz tych swoich zdetnych słów. I rozchodzicie się do swoich zajęć, dalej wszystko robicie. Przyjmujesz taką zmianę? Tak. W takim razie ja zabieram tam to całe zdarzenie, które mogło się wydarzyć. Jego słowa, twoje emocje, zapisy, wszystko z waszych ciał zabieram. Do chwili obecnej, teraz wszystkich ciał i zmysłów wszystko zabieram. I w przyszłość wszystko zabieram. Ponieważ jest skasowane, więc nawet w przyszłości się nie może wydarzyć. Zabieram do słoneczka, słoneczko spala, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Teraz daję ten zapis, że ta rozmowa się nie odbyła i nie powstały żadne konsekwencje. Według tego zapisu wszystko się zapisuje w tamtym momencie, przez ten czas cały, teraz na wszystkich waszych ciałach i zmysłach i u ciebie, u niego i w przyszłość. Wszystko się ustawia według tego zapisu i jest pełny reset, cisza i spokój. Powiedz, co poczułeś w związku z tym i jak się czujesz? W trakcie, jak to się działo, to poczułam takie wzruszenie, aż mam wrażenie, że łzy mi poleciały. A teraz ulgę. Gdzie poczułaś tą ulgę? W sercu. Dobrze. Popatrz teraz na swoje serduszko. Ja daję ci takie specjalne okulary i ty teraz widzisz swoje serduszko, jak ono pracuje. Jest uśmiechnięte, zadowolone? Tak. Dobrze. A teraz popatrz na swoje płuca. Czyste są płuca? Tak. Piersi? Czyste? Tak. Co, jesteś zdrowa? Jesteś zdrowa? Tak. Jakie wszystko jest proste? No to wracasz z powrotem na chmurki i dalej latasz, fruwasz. I powiedz, co teraz wydziwiasz. Lataj sobie, baw się tutaj tak, jak sobie chcesz, a przy okazji posłuchasz, co Iwonka zdiagnozowała i co Piotruś wcześniej zdiagnozowali. Iwonko, jaka jest twoja diagnoza i jaki jest stan obecny teraz Renaty?
Wcześniej mi się ukazały takie chyżyki, takie obudowane takimi ściankami, a teraz no jakby się to rozpuściło. Chcę jakieś takie przerwanie energii tam. Jakieś takie odcięcie. Zbadaj, o co tu chodzi, co tu trzeba naprawić, uzdrowić. Z czym to jest związane? Jakieś takie puste, tak. Dobrze, to połącz energię. Meridiany popodłączaj, żeby energia popłynęła i żeby nie było tej pustki. Już nie ma tego, ale ta energia w ciele nie jest taka czysta, tylko taka mętna jakaś. Dobrze, to oczyść Renatę. Oczyść całkowicie. Uzdrów wszystko, napraw, żeby było idealnie. A teraz Piotruś, powiedz, co tu ty zdiagnozowałeś i jak teraz wygląda na to? Pierwszy obraz tam się pokazał, jakby tak takiego topienia się i właśnie przestało to topienie być, wręcz przeciwnie, już takie wypływanie. A później jeszcze takie niespełnienie się pokazuje, taki żółty kamień szlachetny, ale on jest niepełny. Dowiedz się, o co tu chodzi, co trzeba tu naprawić, uzdrowić. Oto. Renato, ma Piotruś odbudować te braki? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli, Renaty, odbuduj, Piotruś, te braki, wszystko odbuduj tak, zgodnie z matrycą pierwotną, z tak zwaną formą doskonałą. Idealnie. A jest co jak? Jakie ciepło z tego jest, jakie okienie. Dobrze. Czy jeszcze coś jest do naprawienia, uzdrowienia? Tak jakby się pokazuje obraz. Z jednej strony, z prawej było tak czysto, pusto, a z lewej jakby takie coś odchodziło, poplątane. Dobrze, to weź to świadom, żeby odeszło całkowicie bezpowrotnie. Dobrze, Iwonko, co ty tam odkryłaś i naprawiłaś? Zobaczyłam na Renacie tak powłokę, jakąś taką stwardnianą. To jest jakaś taka nieugiętość, jakaś dziwna. Niby to jest dobre, ale przeszkadza. To tak wygląda na to, jakbyś Renato nie była za bardzo ustępliwa. Bardziej taka była właśnie uparta, jakby trzymała się swoich wzorców, swoich przekonań, swojej prawdy. Jest tak? Trochę jest. Jeśli powiem, że to ci zbudowało też chorobę, wzmocniło ci ją, ta intencja padła i dlatego przez ten twój taki właśnie, taki trochę spowodował, że to się mogło rozwijać. Miało... Tak, tak się wzmocni. Tak. Chodzi o to, że nie możesz być jedynej racji. Nie możesz być uparta. Musisz być bardziej elastyczna.
bo im człowiek jest twardszy, tym szybciej zamienia się w posąg. Rozumiesz? Czyli umiera. Chodzi o to, że nikt nie ma monopolu na prawdę, bo prawda nie istnieje. Każdy może mieć rację. Wszyscy i nikt. A paszkwile będą cały czas tylko robić. Każdy swoją prawdę na swoich doświadczeniach opiera. Dokładnie. Musisz się zmienić. Musisz się stać bardziej elastyczna. Rozumiesz? Pozwolić innym żyć po swojemu. I bardziej zacząć sprawiać sobie więcej przyjemności, radości. Na więcej sobie zacząć pozwalać, ponieważ bardzo się ograniczyłaś. Ja bym cię nawet przyrównał lekko do zakonnicy, która się odcięła praktycznie od wszystkiego. Nawet tą herbatę, którą brałaś, to brałaś herbatę mrożoną, tylko nic więcej. Ja powiedziałam, tam możesz brać co chcesz. Rozumiesz? Mogłeś próbować cuda nie widy. Okazuje się, że widzisz, jak sobie skąpisz, jak siebie ograniczasz, że wybierasz coś tylko tak. Oczywiście to było uzasadnione, dlaczego to wybrałaś, ale to od razu pokazywało, jak sama sobie sępisz. Powiedz, jest tak? No trochę jest, tak. Trochę? Nie zbudowałabyś się takiej. Nie zachorowałabyś, gdyby to było trochę. To było trochę więcej niż trochę. Dlatego nie możesz się oszukiwać, nie możesz się okłamywać. Musisz zrobić taki rachunek sumienia, jaka byłaś do tej pory. I dokładnie wszystko zmienić. Jaka byłaś, to teraz masz być zupełnie odwrotna. A zobaczysz, twoje życie się zmieni. Bardzo się zmieni, bo ono jakby jest bardzo duży potencjał, który ty go gdzieś zablokowałaś. Wstrzymujesz go, tak jakbyś go wstrzymywała i to wszystko spowodowało, że no zaczęłaś sama siebie karać. W pewnym sensie nieświadomie. Rozumiesz? Jesteś czysta i zdrowa. Jest wszystko okej. Ale jak będziesz taka, jaką byłaś do tej pory, no to odbudujesz sobie znowu jakieś dziadostwo i znowu sobie coś narobisz w bałaganu. Rozumiesz? Powiedz mi, jaki był twój stan na tak zwane dzisiaj przed sesją? Jaki był twój stan zdrowia? Zdrowia? Tak. Przed tą sesją, bo teraz już wiemy, jest wszystko zrobione, ale jak było przed sesją? Jak przyszłaś na tą sesję, to jaki był twój stan zdrowia? Byłaś po jakichś zabiegach, operacjach czy coś? Jak to wyglądało? Nie. Absolutnie nic nie miałam robionego. Tylko stwierdzone, że coś jest, że masz... Tak. Dobrze. I powiedz mi, od kiedy to się tak dzieje? Diagnoza była pod koniec września. I co się zmieniło od września do tej pory? Od września do tej pory co się zmieniło? Tak. Chodzi o twój stan zdrowia. Co się zmieniło? Ja nic, nie odczuwam żadnej zmiany. No może takie, wiesz co, w tej piersi po takim zabiegu bioenergoterapeutycznym czułam, no takie, że coś tam się dzieje. Nawet to nie jest ból, ale jakby zaczęłam czuć tą jedną pierś. Chociaż też te odczucia się przenosiły też na prawą. Mhm. Ale oprócz tego jakby ja nie czuję, nie widzę żadnej zmiany w swoim zdrowiu. A robiliście jakieś markery czy coś? Nie. Tylko biopsja była. Aha, i jaki to był? Zwykły czy złośliwy? No złośliwy. Złośliwy. Tak. I jaka była ich jakby diagnoza? Co trzeba robić? Wiesz co, ja jestem umówiona dopiero na konsylium, ale z tego, co tam wcześniej mówili, to jest wycięcie i chemia albo radioterapia w zależności od wyniku tam genetycznego jeszcze z DNA, bo był pobrana z tej biopsji, no tam, żeby zobaczyć, jakie to są komórki, czyli jakie leczenie zastosować. Rozumiem, czyli wiedzę jakąś masz o tym, co ci zdiagnozowali, co było. Kiedy masz mieć teraz następne jakiekolwiek badanie?
Wiesz co, badania już nie będę miała. Będę miała konsylium, czyli oni się zbiorą i mi zaproponują, bo ja się tego nie podejmę. Rozumiem, tylko chodzi mi o to, czy będzie jakiekolwiek jeszcze jakieś, nie wiem, badania, wyniki, nie wiem, czegoś, bo tak jak, no zbiorą się teraz, bo wzięli biopsję, zrobili i co, już teraz będą tylko decydować, czy odetną jedną część, drugą, czy wszystko potną, czy coś, nie rozumiem, tak. Czyli nie będzie, zawsze jest tak, że już przed samym zabiegiem robią jeszcze próby, czy rzeczywiście coś się dzieje. No bo to jest takie głupie. Coś jest nie tak. Że idą na skróty przez koronawirus. Tak, tak, tak. Tylko żeby później się okaże, że wcale nie trzeba było nic ciąć i robić. Bo już znamy takie przypadki, gdzie lekarz usunął zamiast prawą nogę lewą i gdy mu udowodniono, to powiedział, skoro usunęłem, to znaczy tak trzeba było. To było wytłumaczenie. A że się medycyna nie myli, to nie ma winnych. Chodzi o to, że Renato, musisz robić jakieś badania prywatnie sobie. Musisz być pewna, że albo jesteś chora, albo zdrowa. Rozumiesz? Mhm. Dlatego, że dopóki będziesz niepewna, to będzie cię to męczyć i zżerać cię będzie. Nawet mimo, że jesteś zdrowa i już jest wszystko dobrze. Będzie cię to tak długo męczyło i zżerało, dopóki nie będziesz miała pewność. A właśnie pewność dają wyniki. Markery. No okej, okay, no to coś będę musiała pomyśleć. Dokładnie. Chodzi o to, żebyś przed tym konsylium poszła gdzieś prywatnie, nie mówiła nic, tylko żeby ktoś ci zrobił badania. Dzisiaj już jest tak ta ponoć medycyna rozwinięta, że potrafią zrobić badania. Albo prywatnie gdzieś sobie w jakimś laboratorium, albo coś. Dlatego, że nie dawaj się pociąć, tylko dlatego, że ktoś ma wolne moce przerobowe i może sobie ćwiczyć. To jest bezsens. Ja uważam, że to nie mogło być tak, jak się wydarzyło, a jeszcze tym bardziej to wskazuje na jakieś kreteństwo. No ale dobra, w porządku. No, ja się mogę mylić przecież. To, że ja się jeszcze nie pomyliłem, to nie znaczy, że nie mogłem się pomylić teraz. Więc zrób sobie dokładne badania przed tym konsylium ich, żebyś miała i żebyś im pokazała te wyniki. Rozumiesz? Uh-huh. Bo to jakieś dziwne to jest. Ale musisz się zmienić, nie możesz być taka zamknięta, nie możesz się ograniczać. Musisz zacząć żyć pełnią życia, żeby wszystko się odwróciło. Powiedz, jaką masz atmosferę rodzinną, domową? No, mam nastoletnie dzieci. Jest ciężko. Dlatego, że no, 13-15 lat siedzą w komórkach. Bardzo dobrze się uczą, ale dużo czasu spędzają przy komputerze. Mało rzeczy w domu robią. Nawet w swoim pokoju, co tylko mają taki obowiązek. Mnie to oczywiście denerwuje. 10 razy mówię o różnych rzeczach. Ja wiem, że to tak standard, tak, ale no takie na tym tle są jakieś tam zgrzyty. Rozumiem. A gdybyś na przykład powiedziała im, że od tej chwili będą sami dbać o swoje pokoje, jaką mniej czystość tak będą mieszkać w takim? Czy to będzie barłuk, czy to będzie pokój? Obojętnie. Jakbyś im dała wolność, jeżeli chodzi o ich pokoje. Chodzi o to, żebyś nie denerwowała się, że jest bałagan, że jest nieposprzątane, że to, tamto, siamto, coś. To zostaw w spokoju. A tu, na tak zwaną resztę, część domu, zrobić grafik dla nich. Znaczy, żeby oni mieli obowiązki. To nie chodzi o to, żeby ich tam zaprząc do roboty, ale żeby mieli obowiązki. Że na przykład w grafiku dzisiaj ten wynosi śmieci, jutro tamten przykładowo, dzisiaj ten odkurza, jutro tamten. Tak poprzekładać, żeby każdy z nich miał jakiś obowiązek, ale każdy. Muszą być wszyscy obciążeni w miarę równo. Nawet podlewanie kwiatków, takich rzeczy. Czy nawet pomaganiu przy gotowaniu, czy sprzątaniu, czy coś, myciu.
Chodzi o to, żeby ich zaprząc do roboty, dlatego że ty wszystko wziąłaś na siebie, dlatego siedzą w komórkach. Oni się po prostu nudzą. A ponieważ się nudzą, więc się nie nudzą już. To... Wiesz co, to nie zdało egzaminu, bo myśmy tak próbowali robić. I były wiecznie kłótnie o sprzątnięcie 20 cm więcej u góry czy na dole. Ja ci opowiem pewną historię, a ty zrobisz, co zechcesz z nią. Kiedyś, dawno, dawno temu, była mama i córka. Mama była bardzo bogata, więc córka siedziała na takim fotelu bujanym, bujała się i sobie czytała książeczki, tam jakieś pierdółki. Nie musiała nic robić, bo mieli służące, mieli pieniądze, mieli wszystko, co trzeba, byli bogaci. No więc kiedyś dorosła ta córka i spodobała się pewnemu chłopakowi. Ten chłopak mówi, że się z nią ożeni. A ta mama mówi, tylko wiesz, ona nie jest nauczona niczego robić. Niczego. Tylko siedzi na tym fotelu, się buja. A on jej nie szkodzi, ale nie musi zrobić. No to dobrze, mama się ucieszyła. Wydali córkę za mąż. Było huczne wesele. Jak to mówię, karety i kilka par koni z pompą, ze wszystkim. No więc po ślubie on ją wziął do siebie z tym fotelem. Posadził ją na tym fotelu i ona się bujała. Ale tam każdy miał zajęcie. Każdy coś robił. Po pół roku przyjeżdża matka w odwiedziny do córki. I gdy córka zobaczyła matkę już przy bramie, krzyczy: mamo, mamo, jak będziesz szła, weź chociaż parę drewna ze sobą, bo tutaj kto nie pracuje, ten nie je. Wszystko. Krzykiem, hałasem nikogo niczego nie nauczysz. Rozumiesz? Ale możesz nauczyć rozumu jedzeniem. Może najwyższy czas, żebyś to zastosowała. To nie są takie maluszki. Mniejsze dzieci potrafią sobie chleba ukroić i kanapki zrobić. A jeżeli im to pasuje, to niech cały czas se robią kanapki, bo kieszonkowego też nie dostaną, bo jak nic nie robią. Rozumiesz? Bardzo szybko się dzieci uczą rozumu, jeżeli okazuje się, że jest pusto w kieszeni. Wiesz, kiedy się dzieci najbardziej buntują? Jak są najedzone i dostaną jeszcze kieszonkowe. To wtedy się buntują. Ale jak pusto w kieszeni, pusto w brzuszku, rozum do główki przychodzi bardzo szybko. Nie trzeba krzyczeć. Co dzisiaj z grafiku zrobiłeś? Nic. Nie dostajesz jeść. Dobrze. Nie będziesz jadł? Pokaż, co potrafisz. Jak długo? Zapewniam cię, nikt cię nie skaże za takie coś, że dziecko nie dostanie śniadania czy kolacji. Niestety, ale tu masz ostatni dzwonek, żeby ich nauczyć rozumu, dlatego że albo oni zostaną takimi już na całe życie i ich partnerzy później, czy partnerki będą miały z nimi problem, bo to wychowanie, to przyzwyczajenie to jest coś bardzo mocnego. Tak, twoje przyzwyczajenie do pewnych zachowań spowodowały pewne rzeczy u ciebie, tak samo te ich zachowania tak samo spowodują pewne rzeczy. To tu nie ma inaczej. Rozumiesz? To wszystko działa według systemu. Dlatego tu jest takie ważne, żebyś ty się okazała teraz o tyle mądrzejsza, żebyś ich teraz nauczyła rozumu. Nie im robiła krzywdę. Nie, bo ty krzycząc na nich, czy wymagając tam nie wiadomo jak, ty niczego dobrego nie robisz. Niczego. Ale jeżeli ty zastosujesz ten grafik, to tak będzie jak z tą córeczką. Mamo, weź trochę drewna chociaż, bo tu nawet herbaty nie dostaniesz, jak nie będziesz nic robić. Tak oni nauczyli tą córeczkę. Ona się bujała, ale przyszła kolacja. Nie dostała, bo nie pracowała. No to jeszcze coś tam w brzuszku było, ale na drugi dzień już było gorzej. No to chociaż coś zrobiła. Coś tu, coś tam, a później już normalnie pracowała i mogła sobie wziąć i sama sobie coś wziąć zjeść.
Jeżeli mówię, dzieci są najedzone, zadbane, wskaczesz koło nich, żeby oni mieli wszystko, bo ktoś coś powie, bo ktoś coś tamten, jeszcze kieszonkowe, żeby sobie mogły coś tam kupić, zrobić, to oni nie mają szacunku dla takiego rodzica. Wbrew pozorom jest odwrotnie. Nie mają szacunku. Dzieci nie mają szacunku dla rodzica, który robi dla nich wszystko, jeszcze usuwa kłody z przodu. Rozumiesz? I nie wymaga nic. Bo daj spokój, bo przecież teraz w komórce siedzę, teraz sobie gierkę gram, teraz sobie robię to, teraz tamto. No i każdy będzie to wykorzystywał, czy stary, czy młody, nie ma znaczenia. Popełniłaś gdzieś błąd. Tak jak powiedziałaś te słowa do syna i one się zamieniły, tak samo coś nie dopilnowałaś. Pamiętaj, nerwy, krzyki, hałasy niczego nie rozwiążą. Musisz przemyśleć swoje życie, przewertować go i to szybko się musisz nauczyć, jak to zrobić. I zacząć coś robić, bo ten wiek teraz jest najbardziej taki wampiryczny. Rozumiesz? Daj wszystko, a sam nie da nic. I w ten sposób ty będziesz się spalać. Co ty o tym myślisz, co ja mówię? No to jest bardzo dobry pomysł i to jest moja idea, tylko nie mam tutaj wsparcia męża, nie? A mąż jak podchodzi do sprawy? On nie podpuszcza, nie respektuje tego, co ustaliliśmy. Ja mówię, że powinni ponieść jakieś... No, to zupełnie w tej kwestii nie możemy się dogadać. On im pobłaża, tak? Ja jestem sama w tym wszystkim i jest mi ciężko. No dobrze, to inaczej zrób w takim razie. Powiedz, że od tej chwili mąż zajmuje się dziećmi. Czy ty w ogóle nie będziesz na nich zwracać uwagi? I on ich tak szybko ustawi, że góra 3 dni i oni już będą po kącikach rozstawieni. Dlatego, że to do tej pory ty robisz, więc on zachowuje się, jak się zachowuje. Ale gdy to on będzie musiał robić, to on szybko, żeby nie robić, nauczy ich tego. Zobaczysz. Po prostu, nie wiem, 3-4 dni, nie gotuj, nie sprzątaj, nic. Połóż się i powiesz, że jesteś chora i leżysz. Nic, ale absolutnie nic, pamiętaj. Przynajmniej 3-4 dni. Rozumiesz? Po prostu tylko nie możesz tego powiedzieć, bo jak się zdradzisz, no to paszkwile cię zjedzą. Rozumiesz? A jak minie 3-4 dni i zobaczysz, że już im brzuszek zacznie burczeć i zaczną coś robić, to wtedy dalej udawaj swoje po to, żeby to się stało dla nich naturalne. A jak się stanie naturalne, to sobie wstaniesz, będziesz chodzić, ale już nie rób nic. Tu o to chodzi, żebyś nie wróciła do tego. Bo znowu staniesz się służącą. I jeszcze będziesz nierozumiana przez męża, który powinien cię wspierać, a robi sam sobie krzywdę, nawet się nie zdaje sprawy, że sobie robi krzywdę. Tak to wygląda. Zastosuj to albo coś innego. To już od ciebie zależy, jaką sztuczkę zastosujesz, ale jak zastosujesz jakąś sztuczkę i będziesz sobie przyglądać się temu z boku, to zobaczysz wtedy, ja to powiem tak kolokwialnie, jaka głupia byłaś wcześniej. Nie masz innego wyjścia. Nie masz, bo ty jesteś tutaj uwikłana w kilku takich różnych, to są ciągi zdarzeniowe i ty sobie nie dasz rady, bo albo z tej strony, albo z tej strony, albo z tamtej, jeszcze tutaj inni paszkwile, którzy ci mówią takie rzeczy czy takie, no i co ty możesz zrobić? To jesteś tak jak owieczka wśród wilków, dookoła wilki, tylko czekasz, kiedy cię rozszarpią. Może niekiedy warto dać się rozszarpać jak najszybciej, żeby nie męczyć.
Ostateczną decyzję podejmiesz sama, bo dla mnie tu jest najważniejsze to, że jesteś czysta. Czysta i zdrowa. Piotruś, Iwonko, sprawdź Renatę na wszystkich poziomach, czy jest idealnie czyściutka i wolna i zdrowa. Piotruś? Nie odbieram jakiś randek. Iwonka? No, to jest czysta. Jeszcze masz jakieś życzenie, Renatko, czy nie? Na razie nie. Wszystko. Dobrze. Policzę do trzech. Wybudzisz się, będziesz tu i teraz. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz. Słuchaj, teraz jeszcze jest taka praca, którą musisz wykonywać przynajmniej przez miesiąc, ale jak dłużej będziesz, to też się nic nie stanie, ale miesiąc przynajmniej. Codziennie musisz tej sesji słuchać. Ona jest nagrana, za chwilę ci ją przerzucę tutaj. No i sobie ją codziennie słuchać. Kładziesz się codziennie do łóżeczka. Masz powód jeszcze jeden do tego, żeby leżeć i nic nie robić. I słuchaj sobie tej sesji. Odpowiadaj na głos, żeby cię umysł nie usypiał. Bo to jest bardzo ważne, wiesz? Słuchaj tej sesji, przerabiaj ją. Dlatego, że jak już ją będziesz pierwszy raz słuchać, to już będziesz zdziwiona, że tam były pewne rzeczy ruszane, których nie pamiętasz. Tak umysł szybko działa, że w czasie sesji się pamięta, chwilę po sesji się pamięta, a potem już się nie pamięta. Gdyby nie nagranie, to by było ciężko. To jest podobnie jak z tym snem. Rano się budzisz i wiesz, że to nie był sen, bo to była rzeczywistość. Za chwilę już, dosłownie parę sekund myślisz, że to był tylko sen, a za następne parę sekund już nie pamiętasz, co to było i chyba coś się wydawało i już jest wymazane z pamięci. Tak samo działa tu wszystko. Umysł jest bardzo oporny w uczeniu się i nie lubi zmian. Po prostu jemu jest wygodnie nic nie robić, w cieniu leżeć, zimne piwko sobie pić. Dlatego trzeba go zaprząc do roboty, żeby on słyszał to, co tu jest nagrane i w ten sposób twój umysł będzie się zmieniał, twoje programy się będą zmieniały i to, co do tej pory zbudowałaś w sobie jako siebie, swój system wartości, będzie zmieniany właśnie przez tą sesję. Bo ty będziesz cały czas to odsłuchiwać i przez powtarzalność twój umysł zacznie się zmieniać, odrzuci stare, przyjmie nowe. Rozumiesz? Tak. Więc pracuj nad sobą z tą sesją, bo to jest twoja jedyna ścieżka i prawda. Nic innego.